Zakończył się pierwszy etap inwestycji Alchemium, magia chemii jutra, a budynek został oddany w ręce naukowców, dydaktyków i studentów, którzy za obszar swoich zainteresowań wybrali chemię. Politechnika Łódzka bardzo dynamicznie się rozwija. Gratuluję całej społeczności Politechniki Łódzkiej. W pięciokondygnacyjnym gmachu znajduje się ogromna aula o wysokości 3 pięter i 500 miejscach siedzących. Od tego dnia to ona będzie świadkiem najdonieślejszych wydarzeń uczelni. Auli nadano imię i zarazem patrona, profesora Tadeusza Paryjczaka. Profesor wspominany był jako niedościgniony naukowiec, inspirujący nauczyciel i kochający ojciec. Był nie tylko wybitnym badaczem, nauczycielem akademickim i organizatorem życia naukowego, ale także dobrym i mądrym człowiekiem. Pracował przede wszystkim dla dobra nauki, dla dobra studentów i dla dobra uczelni, w której pracował ponad 60 lat. Na dobry początek nowego rozdziału dla chemii i chemików nadano tytuł doktora honoris causa profesorowi Klausowi Müllenowi, wybitnemu niemieckiemu uczonemu zajmującemu się tematem chemii polimerów, chemii supramolekularnej i nanotechnologii oraz materiałów grafenowych. Arcyciekawy wykład profesora zwieńczony anegdotą, po której można poczuć chemię do chemików, znajduje się na kanale YouTube Politechniki Łódzkiej.